Witam w strefie 11. Ludzie z nieznaną wcześniej precyzją i cynizmem w imię obłąkańczych idei dokonywali i dokonują masowych mordów na tych, których jedyną zbrodnią są odmienne przekonania. Okazuje się, że znane z sal kinowych najstraszniejsze horrory mogą mieć swój dalszy ciąg w świecie zupełnie realnym. Dewiacja, zbrodnia i przemoc stały się dniem codziennym, dla wielu wręcz przerażającym sposobem na życie. Ludzie nauczyli się czerpać przyjemność z zadawania bólu innym. Dla wielu osób obraz końca świata to problem czysto fizycznej zagłady ludzkości. Czy może jednak istnieć coś bardziej przerażającego? Wiele proroctw zapowiada straszliwą zagładę. Czas, kiedy na ziemi rządzić będzie niepodzielne i absolutne zło. Dla ludzkości oznaczać to może zupełne niewolnictwo, z którego wybawieniem nie będzie mogła być nawet nadzieja na śmierć. Z przepowiedni dotyczących kończącego się właśnie XX wieku wynika, że już wkrótce ludziom objawić ma się antychryst, trudne do wyobrażenia, absolutne, czyste zło. Nostradamus w czterowierszu 72 z centurii 10 napisał: w roku 1999 i 7 miesięcy z nieba zstąpi wielki król grozy. Wskrzesi on wielkiego króla Angolme. Przedtem i potem Mars panować będzie szczęśliwie. Najsłynniejsze proroctwa zapowiadają rychłe nadejście niszczących kataklizmów naturalnych i krwawych wojen, w wyniku których zagładzie ulegną miliony ludzkich istnień. Istnieje jednak coś bardziej strasznego i przerażającego niż wizja końca świata. Już za chwilę w strefie 11 opowiemy o przepowiedniach dni ostatnich, kiedy to na ziemię ma zstąpić antychryst. Antychryst to w tradycji chrześcijańskiej fałszywy zbawiciel służący szatanowi, księciu ciemności, który spowoduje wiele zniszczeń na ziemi i sprowadzi znaczną część ludzkości na drogę wiodącą do potępienia. Wierzenie to ma bardzo długą tradycję. Podziela je również wielu ludzi w dzisiejszych czasach. Najbardziej znane przepowiednie wprost zapowiadają nadejście czasu absolutnej ciemności na najbliższe lata. Przypominamy, że nasze archiwum dostępne jest w internecie. Podczas każdego wydania Strefy 11 będziemy wyświetlać adresy internetowe, pod którymi znajdziecie informacje rozszerzające tematy, którymi się zajmujemy. Podajemy także adres grupy dyskusyjnej Strefy 11. Właściwością ludzkiego umysłu jest konieczność tłumaczenia wszystkiego za pomocą dostępnej wiedzy. Sceptyczni badacze proroctw i przepowiedni związanych z nadejściem antychrysta bardzo często traktują je jako swoistą metaforę. Twierdzą, że Nostradamus czy święty Malachiasz w pojęciach adekwatnych dla ich własnej epoki ostrzegali ludzi przed kataklizmami naturalnymi, wielkimi wojnami z użyciem broni masowego rażenia. Dlatego też wielu komentatorów próbuje utożsamiać zapowiadanego antychrysta z wielkimi zbrodniarzami, takimi jak na przykład Hitler czy Stalin. Według tego mniemania absolutne zło, antychryst, zapowiadany w przepowiedniach, to jakby suma zła nagromadzonego w nas wszystkich, które sprowadzi na ludzkość zagładę. Najsłynniejsze przepowiednie i proroctwa dotyczące końca świata zapowiadają okres wielkich, niszczących Ziemię katastrof, których wynikiem może być kres życia na naszej planecie. W przepowiedniach Nostradamusa czy Casey'ego powraca jednak powtarzający się motyw nadejścia antychrysta. Według nich antychryst to syn szatana, zrodzony z ludzkiej kobiety. Zło przez niego uosabiane ma zapanować na przełomie XX i XXI wieku. Rozleje więcej krwi ludzi, aniżeli inni rozlewają wina. Ludzka krew będzie płynęła w kościołach i na ulicach, tak jak woda po wielkim deszczu. I zabarwi krwią okoliczne rzeki. W tym samym roku, jak również w następnych latach, wybuchnie najstraszniejsza zaraza, gwałtowniejsza od pozostałych z powodu poprzedzającej ją klęski głodu. Od powstania chrześcijaństwa nikt nie znosił większych cierpień. Papież Wielki Wikariusz Kapy opuszczony zostanie przez wszystkich. Potem antychryst będzie księciem piekieł. Cały świat będzie drżał w posadach przez 25 lat. I będą straszliwe wojny i bitwy.
i tyle zła popełni szatan, że prawie cały świat zostanie spustoszony i zasmucony. Wszystko wskazuje na to, że ów czas jest bliski. Jeżeli proroctwa i przepowiednie potraktujemy dosłownie, to nadejście Antychrysta i jego działalność musimy przede wszystkim traktować w kategoriach zniewolenia moralnego i duchowego. W tym rozumieniu Antychryst to ostateczna ciemność oznaczająca brak dobra. Zniszczenie nie tylko cywilizacji czy życia, ale przede wszystkim zagłada duszy, miłości, sprawiedliwości. Hekatomba moralna, umysłowa, zdeptanie wszystkich pojęć określających człowieka i jego świadomość własnej egzystencji. W słynnym liście do króla Henryka II Nostradamus przekazał jedno ze swoich proroctw dotyczących końca czasu ziemskiego. Niektórzy badacze proroctw Nostradamusa skłaniają się do twierdzenia, że czas nadejścia zapowiadanego tam potwornego władcy jest już bliski. Ich zdaniem król z listu to trzeci największy antychryst. W Nowym Testamencie mówi się o synu potępienia, który uwiedzie wielu ludzi swoimi zakłamanymi cudami. Właściwy fragment przynosi 13 rozdział Apokalipsy według świętego Jana. Opisana jest w nim druga bestia, w której zdaniem tradycyjnych komentatorów Nowego Testamentu należy widzieć właśnie Antychrysta. Zapowiadany przez Nostradamusa trzeci Antychryst, za którego przyczyną krew będzie płynęła w kościołach i po ulicach jak woda po wielkim deszczu, jest utożsamiany przez wielu komentatorów właśnie z owym biblijnym synem potępienia. W 13 rozdziale Apokalipsy święty Jan prorokuje. Potem ujrzałem inną bestię, mówiła jak smok. Sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii. I czyni wielkie znaki, tak iż każe nawet ogniowi stępować z nieba na ziemię. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dawano uczynić. Pan Władysław Biernacki jest zwykłym człowiekiem, jednak wielokrotnie w swoich wizjach dane mu było rozmawiać ze Stwórcą. Pierwszy raz zdarzyło się to w katedrze w Kołobrzegu. Ja zachodzę, a pan Jerozolim mówi, na krzyżu, biedny, ukryć ukarza, mój dom, ufaj synu. Ja się przestraszyłem, anioła mówi, nie bój się, to by Jezus nic złego nie zrobił, ty nam jesteś potrzebny. Władysław Biernacki jest przerażony tym, co usłyszał od Boga. Później sprawdził przepowiednie w świętych księgach. Wszystko, co usłyszał, znalazło tam swoje potwierdzenie. Biada światu, biada, że i zgłoszenia. Wielka kara idzie z nieba, bo poprawy nie ma. Nawróćcie się, dopóki czas, bo wszyscy zginiecie. Święty Jan, biblijny prorok, głosi. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Przedstawia ona imię człowieka, a liczbą tą jest 666. Rozum oświecony przez światło Bożej mądrości może odszyfrować z tej liczby imię człowieka. I to imię wskazane przez taki numer jest imieniem Antychrysta. On rodził się w Jerozolimie. Kto jest jego matką? Żydówka. Przytoczone cytaty dotyczące nadejścia biblijnej bestii pochodzą z Apokalipsy według świętego Jana. Dla ludzi związanych z religiami tradycyjnymi nadejście Antychrysta oznacza nastanie rzeczywistego piekła na ziemi, czyli czasu rządów zła, które stanowić będzie absolutne zaprzeczenie jakiegokolwiek dobra. Zainteresowanie satanizmem, okultyzmem, czarną magią są we współczesnym świecie coraz widoczniejsze. Coraz więcej ludzi daje uwieść się wizji niepokonanej siły zła i uznaje siebie za wyznawców szatana. Nasza cywilizacja miłości i odpowiedzialności jest dla nich przejawem degeneracji gatunku ludzkiego. Opowiadają się po stronie szatana, uważając zło za silniejsze od dobra. Wyraz temu dają w swoich praktykach rytualnych i obrzędach. Krwawe ofiary z ludzi, bluźniercze modlitwy dla satanistów pozostających pod wpływem ideologii Aleistera Crowleya oznaczają oddawanie czci szatanowi,
którego rychłego przyjścia oczekują. Na rozwój dwudziestowiecznego satanizmu i związanych z nim okrutnych praktyk okultystycznych największy wpływ wywarli Aleister Crowley i Anton Sandor LaVey. Ich księgi, Księga Prawa i Biblia Szatana, uznawane są za najważniejsze pozycje czcicieli szatana. Mimo wielu rozbieżności w poglądach LaVeya i Crowleya, łączy je bez wątpienia przekonanie o nieistnieniu jakiejkolwiek moralności i wiara w rychłe nadejście świata, rządzonego według prawa szatana. Aleister Crowley, mistyk i okultysta, wielbiciel czarnej magii, przez całe swoje życie próbował nawiązać kontakt magiczny ze swoim demonicznym opiekunem. Prawdopodobnie to właśnie dzięki stosowaniu praktyk związanych z czarną magią Crowleyowi udało się uniknąć śmierci i pokonać swoich przeciwników w trakcie słynnej wojny magów. Podczas jednego z mistycznych transów Crowley spotkał się ze swoim bogiem demonem, którego utożsamiał ze staroegipskim Horusem. To od niego właśnie otrzymał wiadomość, że nadchodzi równość bogów, czyli czas nowej ery. Bezpośrednim poprzedzeniem nastania nowej ery miało być narodzenie dziecka z ludzkiej matki i ojca demona. To właśnie ono ma zaprowadzić nowy szatański porządek na ziemi. Bestialskie zbrodnie dokonywane przez ludzi uznających się za czcicieli szatana traktowane są w kategoriach kryminalnych. Satanistami interesują się psychologowie i kryminologowie. W XX wieku powstało jednak bardzo wiele sekt, dla których podobnie jak dla satanistów, zasadą działania jest odbieranie ludziom woli decydowania o sobie. Wielu z założycieli tych sekt uważa siebie za proroków, niektórzy wręcz nazywają siebie mesjaszami. Nasze czasy, kończący się XX wiek, przypominają zapowiadany przez apokaliptyczne przepowiednie czas poprzedzający nadejście Antychrysta. W Strefie 11 gościmy pana Jerzego Łataka, jedynego przedstawiciela Stowarzyszenia Edgara Cayce'ego w Polsce. Witam pana. Witam. W ostatnim czasie pojawiło się wiele proroctw dotyczących wizji zagłady ziemi. Niektórzy sceptycy twierdzą, że przepowiednie Edgara Cayce'ego to jest po prostu inteligentnie skonstruowana spekulacja. Jasnowidzowie, Cayce był również jasnowidzem, mógł przepowiedzieć przyszłość. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, to trzeba tu rozróżnić proroctwa i przepowiednie. Proroctwa pochodzą od Boga i dopełnią się. Czas jest nieokreślony, bo tu Bóg zna czas. Natomiast jeśli chodzi o przepowiednie, to przepowiednie uzyskujemy od jasnowidzów, od świętych, od tych, którzy mają ten dar przepowiadania. I przepowiednie mogą się wypełnić, ale nie muszą. To zawsze są uwarunkowane. Czy któryś z proroków, czy któraś z przepowiedni przewiduje, zanim to nastąpi, pojawienie się jakiejś czarnej, złej siły sprawczej, która mogłaby tym wszystkim sterować? Jest w Apokalipsie powiedziane, że wcześniej na ziemi ukaże się Antychryst. Z przepowiedni Nostradamusa wiemy, że było już dwóch antychrystów. Był nim Napoleon, co może dziwić wielu, ale to są słowa Nostradamusa. Następnym był Hitler, a trzeci będzie groźniejszy od nich wszystkich. I teraz ten trzeci jest określony cyfrą 666 albo 666. Jest wyjaśnienie w przepowiedni, wyjaśnienie Jezusa, że 666 to są odwrotne cyfry 999. Więc wszystko wskazuje na to, że rok obecny będzie rokiem ujawnienia się Antychrysta. Czy w takim razie możemy zakładać, że Antychryst już żyje? To już wiadomo, że żyje. To nawet ci, którzy się tym zajmują bardzo dociekliwie, znają jego nazwisko, miejsce pobytu, urodzenia. Wiadomo, że będzie działał na Bliskim Wschodzie. I jest już dojrzałym człowiekiem. Kim on jest? Jaką się objawi? Będzie miał wielką moc.
i zwiedzie wielu ludzi i nastąpi rozłam pomiędzy ludźmi, pomiędzy narodami, to będzie coś niesamowitego, dlatego że on się ogłosi Mesjaszem i wielu w niego uwierzy. Co to będzie oznaczało? Co będzie oznaczało jego przyjście dla ludzi? To będzie jego przyjście pogłębi podział między ludźmi. Podzieli ludzi na tych, którzy mu zaufali, tych, którzy mu nie wierzą. I myśli pan, że Antychryst będzie kontrolował wszystkich ludzi w jakimś złym celu? Jeżeli się poddamy, bo to człowiek ciągle ma wolną wolę i jeżeli nie poddać się całkowicie z tym zelektronizowaniu, bo wszystko pójdzie przez komputery, przez internety i całość, i ludzie mając wszczepione tak zwane chipy, które są drobnym elektronicznym urządzeniem i to się już praktykuje, to umożliwia na przykład nieposiadanie dowodu osobistego, czy książeczek czekowych i otwieranie konta i tak dalej. To jest niby bardzo wygodne, ale jednocześnie może się stać narzędziem właśnie Antychrysta. Czy według tych przepowiedni Antychryst będzie niszczył ludzi, niszczył rodzaj ludzki, czy też będzie starał się go wykorzystać do własnych celów? Antychryst może spowodować coś takiego, że doprowadzi do konfliktu, do III wojny światowej. Bo III wojna światowa jest przepowiadana i może nastąpić. Antychryst może się później zemścić na wszystkich ludziach, bo zło jest takie, i to znamy z historii, czy biblijnej, czy innej, że po prostu zło mści się na swoich sprawcach, na tych, którzy dla niego pracują. To jest coś zupełnie, co właśnie odróżnia dobro od zła, że dobro swoich wywyższa, pomaga im, rozwija ich, a zło natomiast wykorzystuje i niszczy. Jakie są najbliższe, według przepowiedni, losy Polski? Polska będzie wiodącym krajem Europy po tych wydarzeniach, które mają nastąpić, po tych kataklizmach. Polska zjednoczy kraje słowiańskie, będzie prowadzić politykę braterstwa narodów i Polska będzie wielkim krajem od morza do morza, od Bałtyku do Morza Czarnego. Języka polskiego będą się uczyć na wszystkich uczelniach świata. I miejmy nadzieję, to proroctwo się dopełni. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Wojna rozpoczęta w małym kraju, być może na Bałkanach, przez wielu badaczy słynnych proroctw utożsamiana jest z początkiem czasu ostatecznej katastrofy naszej planety. Wiele wskazuje na to, iż czas, kiedy objawi się Antychryst, jest już bardzo bliski. Po przerwie spróbujemy podsumować naszą dotychczasową wiedzę na temat Księcia Ciemności i pokusimy się o podanie na podstawie dostępnej nam wiedzy, jak nowożytnie powinniśmy rozumieć, kim będzie Antychryst. Kim jest Antychryst? W jaki sposób objawi się ludziom? Czy jego panowanie nad światem jest nieuchronne? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć po przerwie. Przedstawimy także pierwsze rewelacje dotyczące podjętego przez Strefę 11 śledztwa o kryptonimie Obserwator. Wielkie przepowiednie w wielu wypadkach cechuje wieloznaczność, jednak w przypadku zapowiadanego nadejścia Antychrysta najbardziej przerażająca jest konkretność proroctw. Nostradamus wskazuje na rok 1999. Dla Casey'ego koniec wieku jest czasem ujawnienia się dorosłego Antychrysta. Także znaki mające bezpośrednio poprzedzać nastanie rządów szatana wydają się wskazywać, iż ten czas jest już bliski. Jasnowidzący nie mają wątpliwości. Ogrom zła nagromadzonego u ludzi, nieświadomość i rozpusta stają się najlepszym gruntem dla uwiedzenia ludzkości przez Antychrysta. Pochodzi z nieformalnego związku arabsko-żydowskiego. Jego matka była prostytutką. Wśród wielu jego dat urodzenia najczęściej powtarzają się dwie. 1969 lub 1976. Miejsce urodzenia to Jerozolima.
Jest człowiekiem bogatym i znanym, chociaż raczej lokalnie. Posiada zdolności manipulowania masami. Wkrótce opanuje media i dzięki temu będzie mógł szerzyć swe poglądy na światową skalę. Jak do tego dojdzie? Interpretatorzy proroctw są przekonani, że na przełomie lipca i sierpnia tego roku poprzez spektakularne działania, takie jak cudowne uzdrowienia lub mediacje pokojowe w czasie wojny, stanie się popularny i znany. Ale będzie to jedynie przykrywka dla jego prawdziwych intencji. Założy wielką armię opętanych i pozbawionych wolnej woli ludzi, którzy ślepo wykonywać będą jego rozkazy. Co to może oznaczać? W tym interpretatorzy są zgodni. Jego nowa ideologia sprawi, że nawet zwykli ludzie będą patrzeć na niego przychylnie. Wtedy on w imię dobra będzie chciał ulepszyć nasze dotychczasowe życie, na przykład w imię populistycznych zasad. Po swojej stronie będzie miał sympatyków, przeciwko sobie garstkę myślących, ale władnych ludzi i oni będą starali się przeszkodzić mu. Walka o dostęp do mas przysporzy mu jeszcze więcej wyznawców i zwolenników w imię zasady, że najbardziej smakuje zakazany owoc. I wtedy będzie już mógł bez przeszkód rządzić światem. I chociaż ludzie dostrzegą, że ich oszukał, na wybawienie będzie za późno. Czy to realny scenariusz? O tym przekonamy się już wkrótce. Czy przepowiednie o rychłym nadejściu Antychrysta można traktować jako ostrzeżenie przed karą za rosnące zezwierzęcenie ludzi? Czy może mamy do czynienia jedynie z barwnymi wizjami, które w rzeczywistości zupełnie się nie potwierdzą? Są ludzie, u których przepowiednie o rychłym końcu świata wzbudzają śmiech. Dla innych stanowią bodziec do poważnej refleksji nad własnym życiem. Miejmy jednak nadzieję, że racja pozostanie tylko przy sceptykach. Jeśli zagłada nie nastąpi, wszyscy będziemy mogli odetchnąć. W przeciwnym razie nie będzie na ziemi człowieka, który mógłby przyznać, że jednoznaczne ostrzeżenia pojawiły się, ale uwiedzeni przez zło, zaślepieni ludzie nie zwrócili na nie uwagi.